Odpowiedzialny sprzedawca to tytuł szkolenia, jakie zostało zorganizowane w lipcu w Urzędzie Miejskim w Kozienicach. Jego organizatorami była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodek Profilaktyki Uzależnień. Z badań opracowanych przez Krzysztofa Karczmarskiego, kierownika ośrodka, wynika, że coraz więcej młodych ludzi sięga po alkohol. I po to właśnie robimy to szkolenie, żeby uczulić sprzedawców na to, że jednak wprowadzono w Polsce dowody osobiste, nieletni też mają dowody osobiste, ale trzeba je sprawdzać. I chcemy rozdać tutaj takie gadżety, które mówią o tym, żeby na każdej butelce wieszać od alkoholu, że sprzedajemy poniżej 18 lat, jest sprzedaż zabroniona. Dalej, żeby sprawdzać dowody osobiste i żeby czytać dane, jakie tam są napisane w tym dowodzie osobistym. Bo to, że dowód osobisty dla osoby dorosłej, jak dla nieletniego, jest taki sam. Identycznie wygląda. Trzeba to po prostu sprawdzić. Bo wiemy, że sprzedawcy sami mają problem z odmówieniem takiemu małoletniemu sprzedaży alkoholu, bo są na... Czy poproszeniem, tak, mają problemy z poproszeniem o dowód. No brak, modne słowo, asertywności, prawda? Proszę, pokaż dowód, bo nie wyglądasz na 18 lat. Czy załóżmy, nie sprzedajemy nieletnim alkoholu. Dlatego podczas szkolenia wskazywano, jak łatwo młodym ludziom przychodzi nabywanie alkoholu. Będę mówił o dostępności alkoholu dla nieletnich, o tym, jak wpływa to na picie alkoholu przez nieletnich, a dane mamy zatrważające. 82% młodych ludzi uważa, że piwo to nie alkohol. Nie mają też najmniejszego problemu z jego nabyciem. Do spożywania napojów alkoholowych przyznaje się 11% 11-latków, 27% 13-latków i 51% 15-latków. Dlatego tak ważne jest, aby przestrzegać zasady, że osobom nieletnim alkoholu się nie sprzedaje. Na terenie naszej gminy znajduje się w sumie 120 lokali i sklepów sprzedających alkohol. Ostatnio Warszawski Ośrodek Profilaktyczny przeprowadził w nich kontrolę. Dotyczyła ona wybranych punktów sprzedaży napojów alkoholowych, gdzie odbyła się prowokacja, to znaczy ośrodek wysłał osobę pełnoletnią, wyglądającą bardzo młodo, na nastolatka, celem zakupienia alkoholu w tych punktach. Oczywiście, przykro powiedzieć, ale w 100% wytypowanych punktach alkohol został temu człowiekowi sprzedany. Dlatego tak ważna jest asertywna postawa sprzedawcy. Podczas szkolenia każdy jego uczestnik otrzymał zestaw gadżetów, które ma umieszczać w widocznym miejscu w swoim lokalu czy sklepie, a na zakończenie wręczone zostały specjalne zaświadczenia odpowiedzialny sprzedawca. Czy przyniesie to efekty? O tym przekonamy się po przeprowadzeniu kolejnej niezapowiedzianej kontroli.